Pochwalony wysoki sądzie. No, nazywam się Józef Gąsienica. No, od czego by tu zacząć? No, może od tego, że spokojny ze mnie człowiek, a ta cała tragedia to tylko przez te pieruńskie seriale, no. No, bo to tak, bo pierwszy telewizor to wyrzuciłem przez Jak Miłość. Drugi poleciał przez Na Wspólnej, a trzeci to wyrzuciłem przez Barwy Szczęścia. No, jak widzicie, problem jest, że kabel od trzeciego telewizora to mi się teściowa zaplątała i... No też poleciała, no i... Jozik myślał jeszcze, że ona ten telewizor poderwie, no. No ale źle wysła z progu i... Podwozie się i nie otworzyło, no. No i dupła, no. Nie, sądzie, no... No, ja załuję okropnie, no. Ale no, no to już się nie dało, sądzie, no. Bo na okrągu oglądałem tylko ten telewizor. Ja najpierw miałem jeden telewizor, nie? No to siedziały wece. No, to kupiłem drugi, bo ja też sobie chcę niemiecką telewizję pooglądać. No jaką? No TVN. Byście nie słyszeli, co Jarek gadał? No, a to potem kupiłem trzeci telewizor, to nie posiedzisz, bo one się rozsiadły. I tak jedna moja baba siedzi na jednym telewizorze, córka Kasiula na drugim, a teściowo, co jak to prokurator go do denatka, na trzecim. No i na okrągło coś oglądają, jak nie plebania to klan, albo zaś jakiś im jak miłość, no. Po co to sędzino 150 razy to oglądać, no. Że ci wiadomo, że w każdym serialu to samo. No, no, no tak, no, no, bo to w każdym każdego z każdym zdradzą. Jakiś system pucharowy mają, nie wiem. No, musi jeszcze być nieślubne dziecko, niechciana ciundza i zawsze się ktoś umiera albo choruje. A zazwyczaj umiera ten aktor, co chce iść do innego serialu. A tym daleko szukać, tym doktor Burski, no czemu on wyjechał z Leśnej Góry, czemu? No bo on by chciał być tym ojcem Mateuszem. No. Jo, prokurator ze nim ma zorientowany, tylko się brunie, no. No, a zresztą, o prokuratko, zapiszcie, że moja baba to się w tym Burskim kochała, no. Tylko, że jak on został tym księdzem, to ona powiedziała, że jej wyobraźnia już tego nie przeskoczy. Teściowa była fanką brzyduli, no ale to nie dziwota, bo ciągnie swój do swego. Ona była taką głupią, że ona sobie chciała ten aparat jak ta brzydula założyć. No ale dentysta powiedział, że nadziąsła się nie do. No a najgłupsze to sędzino te wenezuelskie seriale, a bo ta durno moda na sukces. No powiedzcie sędzino, która durno baba jest se oglądał modę na sukces? 5000 zł. Sędzina ogląda. Jezusicku, no to jakby przysiedzieć to i w ciągu. To jest taki serial dla tych, co mają słabe nerwy, no. Ta akcja jeszcze nikogo nie zabiła. No. Prokuratorze, wy ino w nosę o to, w nosę o tamto. Wy nic nie wnosicie, bo ino przeszkadzacie, no. Ja się sędzinie nie podlizuję, no. Tylko ja tu chcę dowiedzieć, że ja nie ma żaden oskarżony, tylko poszkodowany. Tak sądzie, bo ja w domu nieposprzątane, nieugotowane, niewyprasowane, bo one cały czas siedzą i oglądają. A najgorsze to, że byłem upokorzony. Upokorzały mnie, bo cały czas tylko, że oni mają pikny jak Burski, że niewrażliwy jak Małaszyński, a może mógł być dobry jak Rysiek z Klanu. A Rysiek z Klanu nie ma dobry, on jest dupowaty. On zawsze będzie taki dupowaty. Nawet jakby zagrał papieża, to by był Rysiek, który został papieżem. Jeszcze sobie, prokulantko, zapiszcie, że moja baba to mnie z Małaszyńskim zdradzała. O. No co noc, no mlaskała, Pawełek, Pawełek.
a zik ją Józek. Jakby ją Pawełek pierunał w nocy zobaczył, to by już do końca życia łoka nie zbrużył. A ja to żyćko znosiłem, cudzie. Każdego. I oto. Ja nie wino w swoim imieniu godą, tylko wszystkich chopów, bo te baby było głupły. I no na okrągło sobie jak te aktoro niewrażliwi, ze nieubrani, nieumyci. A one co, może kuźwa jak z dynastii? Jak ja bym w domu miał kożuchowsko albo tako zielińsko, no to ja bym się i umył, i przebrał, i rozebrał. A tak wolę w jednych gaciach chodzić. No. Jestem wszystko, no sądzie, już nie mogłem wytrzymać, szlak mnie trafił, więc jak się okazało, że teściowa chce tych mroczków adoptować. Nie będą się mi bobki te dwa po domu kręciły, no. No to nie wytrzymałem, siał, wpadłem. Nagle takie jakieś mrocki na łocy dostałem. No i wszystko porąbałem, wypieprzyłem. Ale jak widzicie, to wszystko w obronie i w afekcie, no. Także proszę o łagodny wymiar kary. No. 5 lat! Ojej, no, no trudno. No. A sądziu, a będzie tam telewizor? No to mogę siedzieć i 10 lat. W końcu se na spokojnie 60. rozdobycę Janosika.